Witam w tym krótkim odcinku. Odpowiem na pytanie jednego z moich widzów, który z was poprosił mnie, żebym pokazał, jak w ASP.NET szybko wyświetlić dane z tabeli, z jakiejś bazy danych. Więc dobra, zabieramy się. Więc to jest Microsoft SQL Server Management Studio. Darmowy program, który sobie możecie ściągnąć ze strony Microsoftu. No i tutaj on ma połączenie do mojej bazy danych. Tak, to jest SQL, tu macie wersja. I baza, jedna z baz danych to jest pojazdy i jedna z tabel to jest pojazd. Jakaś taka nazwa tej tabeli nieciekawa. Coś takiego nie będzie. Pojazdy, tabela. Wybiorę pierwszy ileś wierszy. Tu widzimy SQL-a. Zapyta. O, tutaj mamy dane. Teraz chciałbym stworzyć stronę internetową w technologii ASP.NET, która wyświetla te dane. Dobra, no to robimy. Robimy new website. Tu robię empty. Tutaj nic nie zmieniam, nie chcę mi się już tutaj bawić. Sobie pozmieniacie nazwę, jak będziecie tam chcieli. Strona została stworzona. Dodaję do niej nową. Projekt został stworzony, dodaję nową rzecz. To będzie tak zwana formatka webform. No i weźmy to, nazwijmy sobie index. I dodaję add. No i teraz w designerze widzimy, strona tak wygląda, źródłowe tak. No niezbyt ta strona dużo przedstawia. Tak naprawdę to nic nie przedstawia, nie ma żadnej zawartości. Ale teraz dodam do niej taką ciekawą kontrolkę z toolboxa, która przejdę najpierw do tryb designer. I to jest kontrolka, która się znajduje w kategorii data i to się nazywa grid view. Przeciągam ją. Teraz zwróć uwagę, nie mogę jej poruszać tam, gdzie chcę, tylko tak do góry, do dołu. Więc muszę nacisnąć format, set position i absolute. I wtedy mogę sobie ją przyciągać tam, gdzie chcę. Dobra, trochę ją powiększę. Sformatuję, żeby tutaj jakiś taki ładny, profesjonalny, o coś takiego na przykład, o jakaś taka tabelka czerwona. No, może być czerwona i będzie. Dobra, i teraz wybiorę źródło danych. Naciskam tutaj choose data source, naciskam new data source z bazy danych. Wybieram połączenie. Ja chciałbym się podłączyć do mojej bazy danych tutaj SQL Express, tak? No to wybieram, zmieniam change, Microsoft SQL Server. Teraz wybieram tutaj nazwę serwera. SQL Express, tak? Wybieram sobie bazę danych. Baza danych się nazywa pojazdy. I naciskam OK. Następnie klikam Next. Tutaj Next. I wybieram sobie tabelę. Ta tabela moja to się nazywa pojazdy tabela. Widzicie? I tutaj wybieram wszystkie kolumny, które chcę, tak? Zapytanie, zwróć uwagę, pokazuje mi wszystkie kolumny i wszystkie dane identyczne, które znajdują się tutaj. Jest ich od 1 do 6. Dobra. I teraz finish. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Uruchamiam stronę. I pokazuje mi się, stworzyłem sobie stronę w technologii ASP.NET, która wyświetla dane z tej bazy danych. Identyczne. Mercedes, DAF, Scania. Mercedes, DAF, Scania i tak dalej. Cena, widzicie, kolor. Wszystko. Więc w parę minut, tak, to zrobiłem. No oczywiście ASP to jest potężna technologia. To są całe książki na ten temat. Na przykład, nie wiem, no zróbmy coś ciekawego jeszcze, żeby wam to zaprezentować. Weźmy sobie, wrzucę jakiś przycisk. Ustawię znowu format na absolut, to będę mógł go sobie tutaj na przykład uruchomić. Properties zmienię. Naciśnij mnie, coś takiego. Dodaję jeszcze kontrolkę textbox, taką podstawową. Też format ustawiam set position na absolut, żeby mógł sobie ją poruszać. Tutaj to przerzucę. I tutaj jeszcze etykietę. Też format sobie zrobię na set absolut. I zwróćcie uwagę, coś takiego. Tutaj usunę ten tekst.
Dobra, to jest kontrolka Xbox 1. To jest buton 1. Naciskam to dwa razy. Teraz label 1. Tekst to będzie witajcie widzowie. O, coś takiego na przykład, prawda? Czyli ale chciałbym zrobić takie coś. Witajcie, napisać i z tej kontrolki textbox pobrać zawartość pola tekst. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, naciskam F5 i teraz wpisuję widzowie i naciśnijmy, pokazuje się witajcie widzowie. I tutaj oczywiście zawartość bazy danych. Więc oczywiście tu to możecie z tego stworzyć prosty content management system, takie coś jak nie WordPress czy coś w tym stylu. Ale chciałem wam pokazać, jak łatwy jest ASP.NET. I wszystko możecie tu zmienić, oczywiście background, przyciski, kolory i tak dalej. Ale to mówię, to jest... Możecie się pobawić. Widzicie, jak krótko mi to zajęło. Oczywiście nie stosowałem tu żadnych wzorców projektowych, MVC i tak dalej, żebyście zrozumieli podstawowy projekt. I tak to wygląda. Tu jest oczywiście webconfig, ale o którym będę wspominał w kolejnym wideo, bardzo ważny plik konfiguracyjny. On tutaj na przykład określa, jakie jest połączenie do bazy danych. Zwróćcie uwagę, jest tutaj Integrated Security, ponieważ ja w swoim serwerze, jak instalowałem ten serwer baz danych SQL Express, ustawiłem, że nie potrzebuję oddzielnych kont dla połączenia się do bazy danych, mogę używać kont systemu Microsoft Windows. Więc tutaj widzicie, sam program tworzy ten connection string tutaj, prawda? Więc to taka ciekawostka. A tutaj oczywiście kod w C-Sharpie, prosty, a tutaj strona i source, czyli źródło tej strony. Zobaczcie, ile kodu zostało wygenerowanego, tylko przeciągając te kontrolki. Tu widzicie textbox i ta kontrolka tu się znajduje. Więc te kontrolki tutaj data grid, czyli ta wyświetlająca, tu jest textbox label. Widzicie label 1, textbox 1, button 1 i tak dalej. Więc to wszystko zostało wygenerowane z tego designera, wyglądu designera. To wszystko w tym krótkim wideo na temat, jak wyświetlić dane z bazy danych. Trzymajcie się, cześć!